They told you everything was waiting for you. They told you everything was set in stone. Sałatka przypomniała mi o czymś. W szklanym pantofelku mamy wyprzedaż kolekcji. Jak sałatka może przypomnieć? Nie znasz się. To kto idzie ze mną po szkole na zakupy? Ja. Nie mogę, no bo zgłosiłam się na konkurs piękności, ale nie chciałam wam o tym mówić. Pewnie myślicie, że to głupie, ale ja kocham się czuć wspaniale i mieć poczucie własnej wartości. To nie jest głupie, Cedar. Musisz spróbować. Więcej uśmiechu, panno White. Ty też, panno Beauty? Jak głupi do sera, panno Wu. Ale policzki mnie bolą. Bycie piękną wymaga poświęceń. A, te buty są takie niewygodne. Jak my mamy chodzić w czymś takim? Z gracją, moja droga. W czasie konkursu odbędziecie debatę, której temat brzmi: dlaczego piękny wygląd liczy się bardziej niż... No cóż, niż wszystko. Chwileczkę do jasnej zapałki. Myślałam, że w tym konkursie mamy pokazać, co to znaczy być piękną dziewczyną. Nie chodzi tu o buty, ani sztuczne uśmiechy, tylko o prawdę. O to, by być mądrą, pełną wdzięku i... I o piękno wewnątrz nas. Ona ma rację. Apple, ja przepraszam za to, co powiedziałam na próbie. Dlaczego? Mówiłaś prawdę. Uświadomiłaś mi, że konkurs nie podkreśla tego, co czyni nas naprawdę pięknymi. To co możemy zrobić? Zmieniamy zasady konkursu! Czyli na przykład w trakcie debaty będziemy mówić o wartości i wewnętrznym pięknie? A czy nie na tym polega prawdziwe piękno? Być piękną to przeżywać pięknie każdy dzień i nigdy nie zapominać, że każdy z nas jest wyjątkowy na swój własny zaczarowany sposób. To było naprawdę piękne. Czy sędzia już podjął decyzję? Bardzo długo się namyślałem i wybrałem siebie. After High zaczął zapadać zmierzch. Wszyscy przygotowywali się do ważnej imprezy. Tej imprezkę dla zakochanych. Co? Dlaczego? Bo to pomysł Briar. A jeśli mogę ją podkablować do dyrektora Grima, wtedy będzie więcej miejsca w rankingu księżniczek. Stara, wiesz co? Mam już ciebie dość. Co cię ugryzło w pióra? Ja, Sparrow Hood, wymiatający, najprzystojniejszy koleś w szkole, nie wiem, gdzie jest impreza. I nikt mi tego nie powie, bo zadaje się z tobą. To musimy znaleźć kogoś, kto jest wtajemniczony. Naprawdę myślisz, że ludzie będą chcieli ci powiedzieć prawdę? Jest jedna osoba w tej szkole, która wręcz musi. Jesteś organizatorką czaro imprez. Miałam pomocnika. Dzięki za te łaskawe słowa, najdroższa. Cześć dziewczyny, kto jest naszym DJ-em? Ściągnęłam tu córkę flecisty z Hemlin. Melody Piper! Witajcie, Ever After! Chcecie posłuchać ekstra muzy dla zakochanych serc? No to dajmy czasu! Od
od dnia nowego rozdziału nastąpił 30% wzrost obecności na seminariach z historii magicznych zaklęć. Otóż, kiedy porównamy te dane... Wybaczcie. Słon. Właśnie w tej chwili nagrywam program do Lusternetu dla całej baśniowej społeczności. Tak, wiem. I bardzo przepraszam, że przeszkadzam, ale jest coś, o czym koniecznie musi pan wiedzieć. To znaczy? Nie cierpię donosić na kolegów, ale grupa uczniów bawi się na imprezie z okazji Dnia Zakochanych Serc. Zaprowadź mnie tam. No i 300 moich autografów rozeszło się jak świeże bułeczki, ale było jeszcze 100 dziewczyn w kolejce, także... Darling, czy możemy chwilę pogadać? Oczywiście, mów. Chciałam ci podziękować za ten wiersz, który zostawiłeś mi w szafce. Ja nie napisałem dla ciebie wiersza. Naprawdę? Ale tu jest twój podpis, The Charming. Ciebie szczęśliwy dzień zakochanych, he? Dlaczego mój brat zawsze odbiera mi dziewczyny? To nie w porządku. Może powinieneś przestać myśleć tylko o swoim bracie i... skoncentrować się na kimś innym. Na kim? Na sobie. Tracisz tyle czasu, porównując się ciągle z Daringiem, a zapominasz, że jesteś super po prostu będąc sobą. Tak myślisz? Słowo serca. Dzięki, Amora. To był Dexter. Wyobrażasz sobie? Dex jest taki słodki i przystojny. Pójdę mu powiedzieć, że ja... spóźniłam się. Gdzie jest ta zabawa? Jeszcze kawałek. Wielkie brawa dla Melody Perfect! Wiecie, że Dzień Zakochanych Serc nie był obchodzony już od bardzo wielu lat. Dlatego chcę wam opowiedzieć o historii tego święta. Dawno, dawno temu wyrosło bardzo wyjątkowe drzewo, serduszkowe drzewo. Gdy inne drzewa nie rozkwitały, serduszkowe drzewo kwitło tysiącami czerwonych pąków. W dniu zakochanych serc nasi baśniowi przodkowie obdarowywali się nawzajem kwiatami drzewa na dowód tego, że prawdziwa miłość zawsze znajdzie drogę, choć to nie zawsze jest proste. Chciałabym zachęcić was wszystkich do słuchania głosu waszych serc. Serduszko osobie, która jest dla was ważna. Mogę? Hunter, kiedy posłuchałam głosu swego serca, powiedziało mi, że ty jesteś moim księciem z bajki. Ale jak możesz być royalsem i chodzić z Hunterem? Sama nie wiem. Ale jeśli tworząc własne szczęśliwe zakończenie nie mogę być royalsem, to od dziś jestem Ashlyn Ella Rebels. Chcę ci dać to serce, Hunter. Przyjmiesz je ode mnie? Oczywiście. Apple, bardzo mi przykro, ale musiałam to zrobić. Dlaczego dałaś mi serce? Chociaż martwię się o ciebie i uważam, że być może popełniasz błąd, to chcę, żebyś wiedział, że zawsze będziemy przyjaciółkami, bez względu na wszystko. Tak mówi moje serce. Dzięki, Apple. Jesteś kochana. Wiem o tym. To jest najszczęśliwszy dzień mojej bajki. Odważę się na to. Tak, podejdę do niej. Przestań się martwić, partnić, chodźmy tańczyć. Hej, Amora. Widziałaś Sidar? Nigdzie nie mogę jej znaleźć. O, Sidar miała dziś pewną ekstra ważną sprawę do załatwienia. Oni są tam! Ziomy! Nie widzicie, że mamy próbę? Panno Słon, dostaniesz karę! Co? Gdzie oni są? Masz to!
też. Yeah! Podałaś Sidar złe miejsce, bo wiedziałaś, że Duchess będzie chciała z niej to wyciągnąć. Właśnie. Potem zostawiła mi kartkę w naszym pokoju z informacją, że prawdziwa impreza jest tutaj. No i to jest szczęśliwe zakończenie. Muszę przyznać, że w głębi serca się z tobą zgadzam. Maddie, skoro mam sama wybrać swoje przeznaczenie, to chcę się zapisać na przedmiot, na który wcześniej bym się nie zdecydowała. To księżniczkologia. Co? No wiesz, ja jestem księżniczką. Genetycznie. Nie możesz się uczyć księżniczkologii! To nie fair! No wiesz, jak ty byś się czuła, gdybym chodziła na twój ulubiony przedmiot? Na złoczaromagię? Panno White, proszę usiąść, teraz będziemy omawiać waszą pracę domową. Chciałabym, aby każdy uczeń udał się do zaczarowanego lasu, znalazł jedno zwierzę... To będzie łatwizna, pani Jago! Zwierzęta mnie kochają! I sprawił, że stanie się złe! O... Powiedz, co konkretnie w twoim zwierzaku ma być takie złe? To, że je tę marchewkę tak strasznie szybko, co spowoduje naprawdę koszmarny ból brzucha. Popraw się. Jestem taki zły! Uciekajcie przed moją podłością! To jest tylko maska, na której namalowałaś mnie. Daję ci ostatnią szansę, żeby zamienić to zwierzę w złego potwora. A jak nie, to cię obleję! No i co ja teraz mam zrobić? Jak nie rzucę na ciebie zaklęcia, to Raven... O! Już wiem! Uwaga! To będzie naprawdę bardzo czarna magia! Niezły koszmarek, co? Dobra, zdałaś. Ale na dwa. Dwoma minusa. Ekstra! Hej, Raven. Właśnie zaliczyłam pierwszy projekt ze złoczaromagii. A jak ci idzie księżniczkologia? O, zrezygnowałam z tych zajęć po 15 minutach. Nie mogłam znieść nauki uśmiechania się. Wolały mnie policzki. Ale to nie fair! Teraz musimy hodować te paskudne rośliny, a moja ciągle... Trzymaj liście przy sobie! Oto poranek z liceum Ever After High. W tym kolejnym typowym dniu wszyscy chcą wyglądać jak najpiękniej. W typowym? Ten dzień wcale nie jest taki typowy. Czy może być coś jeszcze bardziej czarownego niż moje czarodziny? Moje czarodziny. Chyba żartujesz. Sama powiedz, czy z okazji twoich czarodzin cała szkoła bierze udział w wielkim konkursie królewskich wypieków? W tym roku w konkursie nie startują sami royalsi. Upiekę specjalnie dla ciebie bajeczny tort jagodowy. To pewnie będzie tort strujących jagód, zgadłam. Nie byłabyś przecież córką złej królowej, gdybyś nie próbowała mnie otruć. Zapomniałaś, co się stało w dniu dziedzictwa? Sama teraz piszę swoje przeznaczenie. I w moim torcie będzie normalny cukier, jagody i odrobina miłości. Wyobrażacie sobie? Raven nie będzie próbowała mnie otruć? Ach, muszę się napić herbatki. Dobrze by było jakoś jej pomóc. Tak, ale wiesz, że nie zmusisz Raven, żeby ją otruła. Świetny pomysł, Ash! Dodam trochę eliksiru zwierzęcego do wypieku Raven. Apple będzie przekonana, że to Raven próbowała ją otruć. Nie, lepiej dać jej parę nowych butów czy coś? O, darling. Tort z twoją podobizną? Jakież to urocze. A tutaj mamy tort Raven. Spróbuj. Apple, zapomniałaś już? Jestem twoją oficjalną testerką. Aha. Muszę mieć całkowitą pewność, że te ciasta są smaczne. O, wow! Jakie smaczne! I miękkie! Co? Apple, przysięga. A jednak próbowałaś mnie otruć? Hej, to ja ten tort... To znaczy tak! Brawo, Raven, ty niedobra dziewczyno. Briar. Ja muszę lecieć. A dlaczego nie mogę być Feniksem? No cóż, nerka, komu w drogę? Ta, idę sobie. Nie odpowiadam na żadne pytania. They told you everything was waiting for you. They told you everything was set in stone.